zdrowia, szczególnie dla wszystkich przedsiębiorczych ludzi, którzy robią coś w życiu. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No właśnie, co to jest? Co to są przedsiębiorczy ludzie? No to jest, można powiedzieć, klasa średnia. Mali sprzedawcy, prowadzący sklepiki, restauracje, warsztaty. No mały interes, nie wielcy kapitaliści, czyli normalni ludzie, którzy pracują, no i dają pracę innym. No i w Nowym Jorku, w San Francisco socjalizm zabija kapitalizm. Znaczy, no nie tyle zabija, co niszczy. No niszczy dlatego, że restauracje, sklepy są po prostu zamykane. Urzędnicy, politycy tłumaczą wszystko, chcą regulować i chcą mówić, co ma być robione, jak ma być robione. No a że ostatnio socjalizm jest modny, no to wszyscy w urzędach i do polityki się ciągną i starają się powiedzieć, jak mają inni żyć. Tak jak Thatcher powiedziała, że socjalizm jest dobry do tego momentu, kiedy zabraknie cudzych pieniędzy. No i w Ameryce to tak się zaczyna. Właśnie tak zamykają się sklepy i restauracje. No, niby dobrze, tak? Socjalizm ten teoretyczny to jest taki, że wychodzą ludzie, no i tłumaczą, mówią, no w zasadzie jeżeli ludzie pracują w restauracjach czy w sklepach, no to musi być coś takiego jak fair work week, czyli taki uczciwy tydzień pracy, czy taki porządny tydzień pracy. No ale też problem z tym, że w Ameryce w tych restauracjach to jednak ludzie pracują i mają zatrudnienie, mają, ale jest bardzo nieprzewidywalne. No tam ten grafik to trudno ustalić, tam jest parę dni do przodu. Ludzie wiedzą, na którą zmianę przychodzą, kto co robi i co i jak. No ale nie jest to jednak plan pięcioletni, czy roczny, czy półroczny, czy miesięczny nawet. To jest wszystko tak jak rynek nadąża, kiedy ludzie przychodzą, kupują, zamawiają jedzenie. Jedzenie w Ameryce jest bardzo tanie. Jedzenie w restauracji takiej średniej, takiego łańcucha, do takiej sieci restauracji, no to można danie w zasadzie kupić za 17, 18, 20 dolarów na jedną osobę. No, desery to są po 5, 6, 7, piwo 4, 5, 6 dolarów, no ale danie dla dwóch osób, no to po 20 dolarów, no plus podatek powiedzmy od 40 dolarów, no to będzie tak gdzieś ze 3 dolary. No i napiwek 15% się z reguły daje, no to 6 dolarów od 40, no to w 50 dolarach można się zamknąć dla dwie osoby. 50 dolarów, no to jest powiedzmy, jeżeli średnia zarobków jest 50 tysięcy, 50 tysięcy na 2 tysiące, to jest 25 dolarów na godzinę. Stawka minimalna w niektórych tam Stanach, no to jest 7, 8, 11 dolarów. Czyli powiedzmy dwa razy stawka minimalna, no to można za dwie godziny stawki minimalnej kupić sobie obiad, no albo można powiedzieć, że taka średnia to za godzinę można kupić obiad, czyli to jest dosyć tanio, tak? No za godzinę iść do restauracji, usiąść przy stole, być obsłużonym, siedzieć przy obrusie i tak dalej, no to nie są, to są małe pieniądze, tak? Proporcjonalnie między tym, co ktoś zarabia, a ktoś wydaje, żeby być obsłużonym i dostać te jedzenie. No i bardzo często to jedzenie jest jeszcze w takich ilościach, że ludzie biorą tak zwany woreczek, czy tam pudełko dla psa, taki dog bag, no ale to jedzą później następnego dnia na lunch, tam się nie wyrzuca, no jak mają psa, to może dają temu psu, a może nawet razem jedzą, ale jest to tanie. No i dlaczego to jest tanie? No to jest tanie, że gastronomia, no to jest na styku opłacalności. Trzeba zapłacić wynajęcie lokalu, trzeba zapłacić temu kucharzowi, temu sprzątaczowi i tak dalej, podatki są spore.
No i tam trudno wycisnąć tą kasę. No ale właśnie socjaliści chcą regulować. Socjaliści chcą regulować, chcą pilnować, żeby ludzie uczciwie zarobili, tak jak na normalnym stanowisku pracy, i traktują tą gastronomię jako coś, co może przynosić zyski. No ale zyski są, ale na takiej żylecie po prostu. I dlatego właśnie między innymi te napiwki w Ameryce, to jest tak, że kelnerzy, którzy obsługują, no to żyją z napiwków, czyli czym lepiej obsłużą, tym większy dostaną napiwek. Czym więcej obsłużą, tym dostaną więcej napiwków. Także jest to jakiś taki na akord, można powiedzieć, ten kelner pracuje na akord i zależy mu, żeby być jak najbardziej efektywnym, jak najbardziej miłym, jak najszybciej przynieść te jedzenie, jak porozmawiać z kucharzem, żeby szybciej usmażył. Jeżeli ktoś ma zażalenie, że stek nie jest tak dosmażony, jak ktoś by chciał, no to dosmażą i tak dalej, i tak dalej. Przyniosą wodę z cytryną, przyniosą tam chleb, jeżeli restauracja oferuje z jakimś tam olejem i tak dalej, i tak dalej. Także to wszystko jest na tej zasadzie, że ten napiwek powoduje to, że kelner czy kelnerka po prostu zapiernicza na trzy gwizdki. No ale socjaliści mówią, że nie, że to nie, że to trzeba po prostu trzeba płacić pensję. No i co się później dzieje, jak urzędnicy się włączą w to, że każą płacić pensję? No to byłem w paru takich restauracjach, gdzie w zasadzie mówią, że my dopisujemy 20% do rachunku, bo my uczciwie płacimy kelnerom. No i gdzie tu jest zysk? Gdzie tu jest zysk z tej ingerencji urzędu? Ja z własnej woli mogłem dać 15% tak standardowo, mogłem dać 20%, jeżeli chciałem, mogłem dać 50%, jeżeli chciałem, a teraz jest dopisywane 20%, czy ja chcę, czy nie chcę, czy jestem zadowolony, czy nie jest zadowolony, bo ja nie muszę dać tego 15%, a mogę dać 0, tak? Jeżeli jestem nieuprzejmie obsłużony, to zapłacę tylko rachunek, podziękuję i powiem, no nigdy mi się tak nie zdarzyło, no ale ktoś ma szansę, tak? A urzędnicy wprowadzają, ma być lepiej, to jest gorzej. No dla kogo jest gorzej? Dla tego klienta, dla tego człowieka, który idzie do lokalu gastronomicznego, żeby zjeść i mieć przyjemność. Ale w Ameryce ludzie jedzą po prostu, bo jedzenie jest finansowo atrakcyjne. No jeżeli ktoś ma zapłacić, powiedzmy, zrobienie w domu, no jest mniej, no ale nie jest tak strasznie dużo mniej, także że ludzie jednak chodzą, restauracje są wypełnione, restauracje są popularne. Niektórzy jedzą codziennie, niektórzy jedzą co 2-3 dni, niektórzy co tydzień. No wiadomo, że niektórzy w życiu nie będą jedli i będą po prostu oszczędzali, no ale restauracje są popularne, no bo są w miarę tanie. Jest w miarę tanio, no to wszystko musi być tańsze, tak? Czyli między innymi ta obsługa, kelnerzy, też oni muszą po prostu żyć na tych napiwkach. No i biurokracja mówi, że nie, że to wszystko trzeba zrobić. No i dziesiątki tysięcy w San Francisco, dziesiątki tysięcy i w Nowym Jorku po prostu pozamykali biznesy, przeprowadzali się do innych stanów. No i kto na tym korzysta? Czy ci kelnerzy, czy ci kucharze, czy zmywacze, co tam pracowali, to urząd chciał im zrobić dobrze. No to co oni osiągnęli? Oni osiągnęli to, że ci ludzie po prostu przestali pracować, tak? Jeżeli ktoś następny przyszedł i otworzył znowu tam restaurację, a ci urzędnicy po prostu socjalistycznie są przekonani, że oni wiedzą lepiej, co jest dobre dla pracownika. No, dla pracownika jest dobre, no ale socjalizm rzeczywisty jest taki, że ten pracownik później nie pracuje. Miał co miał i wiadomo, że te nadgodziny trudno zaplanować, te wszystkie grafiki. No, to brzmi jak zwykle, tak?
Socjalizm teoretyczny zawsze brzmi dobrze. Socjalizm praktyczny zamyka biznesy. Socjaliści próbowali tego, tak? W Polsce, w Czechosłowacji, ZSRR, na Kubie. To wszystko było planowane. To nie tylko było planowane do restauracji, do małych biznesów, ale z fabrykami, z traktorami, z jedzeniem, z chlebami, ze świniami i tak dalej. No i to jest to, co w zasadzie Obama by przypuszczalnie chciał, Clintonowa by chciała. Także jeżeli jesteś w Ameryce i głosujesz na socjalistów, no to właśnie powodujesz to, że będą zamykane restauracje, że restauracje będą coraz droższe. Jak restauracje będą coraz droższe, coraz mniej ludzi będzie chodziło do tych restauracji i ci ludzie, którzy mieli więcej zarabiać, ogólnie rzecz biorąc, będzie mniej miejsc pracy. Także to nie naprawdę nie trzeba jakiegoś super tęgiego mózgu, żeby to wszystko zrozumieć, że na razie cały ten biznes, ten kapitalizm jako taki działa. No i do tego dochodzą jeszcze te podatki, tak, że te minimum stawki godzinowe plus podatki, plus te ubezpieczenia społeczne, plus wszystko, co tylko może urzędnik sobie wykombinować, że ten koń uniesie, czy tam wielbłąd, no to jednak nie uniesie. To jednak ten siła napędowa tych małych przedsiębiorstw po prostu się kończy się, no, a te San Francisco i Nowy Jork też po prostu przesiąknięty tymi idiotami, teoretykami socjalizmu. No tak, także to jest no przykre, że powiedzmy, że są w stanie niszczyć biznesy. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, też dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach. Polecajcie, wysyłajcie gdzie możecie, Facebook, Wykop i tak dalej. I zapraszam na codzienny filmik o obłędzie lewactwa amerykańskiego. Bez monetyzacji, ciągle bez monetyzacji.